Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jest środa i za niecałe 24 godziny, wydaje mi się, że nawet to już jest jakieś 12 godzin, wylatuję na półtorej miesiąca do Ameryki Środkowej, na Karaiby. I dzisiaj chciałam Was zabrać w tą podróż ze sobą, znowu tak jak to na przykład było do Mozambiku, gdzie lecieliśmy 30 godzin z Harrym. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to koniecznie musicie obejrzeć. A tym razem będę leciała tylko około 24 godzin. Tylko. Więc zróbmy to razem, bądźcie ze mną, bo mogą się dziać różne przygody. Muszę się obudzić o godzinie mniej więcej 3 w nocy, więc nawet nie wiem, czy będę szła spać, bo zapytałam Was, hej, czy w ogóle warto jest, jak gdyby się kłaść, jeżeli mam wstać przed 3, wyjść jakoś po 3 i już patrzę, co tutaj piszecie. Zdania są mocno podzielone, bo 55% osób uważa, że powinnam spać, a 45% uważa, że nie powinnam. Więc jak gdyby zobaczę, jak się będę czuła i podejmę decyzję potem. Ogólnie powinno się spać, ale jeżeli ma się wstać przed 3, to czy jest jeszcze sens? Proszę bardzo, tutaj walizeczka już grzecznie, prawie do końca spakowana. Tutaj jeszcze mam dwie kurtki, między którymi nie mogę zdecydować. Wrzuciłam Wam też na Insta Stories, którą powinnam ze sobą wziąć i jak na razie pokazuje osób większość, że tą, więc jeżeli nadal tak zostanie do czasu, kiedy wyjadę, to wtedy wezmę tą, więc tutaj jest jedna walizka, jeszcze drugą będę dopakowywać i idziemy! Dzień dobry, jest 3:30 i za pół godziny musimy wyjść. Jesteśmy już na lotnisku, jak widzicie, przepięknie. Mam maseczkę od Huda Beauty, dlatego że, słuchajcie, szukałam na ostatnią chwilę mojej bananowej maseczki i nie mogłam jej znaleźć. I było mi tak smutno, więc po prostu wzięłam pierwszą lepszą, którą mam pod ręką, więc mam nadzieję, że mi będzie dobrze służyć, więc ogólnie już... Jezu, co się dzieje? Będziemy oddawać bagaże i jeszcze mamy jakieś takie półtorej godziny, około 2 godzin do lotu, więc here we go! Pierwszy przystanek Frankfurt. Gate 25, 9 stopni, nie, przepraszam, 10. Więc tam, w tę stronę! W zasadzie to daleko nie trzeba było iść, bo tylko skręciłam w lewo i już jest gate number 25. A, zapomniałam w końcu zamdejtować. Ja jednak poszłam spać i spałam jakieś niecałe 3 godziny. Zawsze jak byłam na lotnisku, to sobie brałam taką, wiecie, butelkę wielorazową. Są na lotniskach takie, wiecie, fontanny. Ale teraz, w czasach COVID-u, niestety one są zamknięte. Nie wiem dokładnie czemu, ale na pewno ma to jakiś sens. I jest bardzo duży problem, bo trzeba co? Kupować plastikową butelkę jednorazową, że tak powiem. I jak gdyby nie chcę tego robić, więc przychodzę do Kosty, jeżeli jest otwarta. I tak bardzo grzecznie pytam i proszę, tak, czy możecie mi nalać chociażby kranówy do tej butelki. Tutaj nawet w łazience te krany są na tyle niskie, że nie da się samemu napełnić butelki wody. Ale zwykle ludzie z Kosty są tak mili, że ogólnie pozdrawiam. No i misja zakończona sukcesem. W ogóle musiałam zmienić maseczkę, tak na przyszłość, jakbyście lecieli, to żebyście wiedzieli, że jeżeli macie taką materiałową maseczkę, to będziecie musieli ją zmienić na taką chirurgiczną. Nie wiem, to nie pamiętam, jak nazwali, ale w każdym razie na taką. Więc wchodzimy do pierwszego samolotu. Lot będzie trwał tylko 1,5 godziny. No i potem przysiadkę. Tak wygląda lotnisko we Frankfurcie z perspektywy mnie, która jest na lotnisku, patrząca na płytę lotniska. I tutaj na przesiadkę mamy jakieś mniej więcej 5 godzin, więc trzeba sobie będzie znaleźć rzeczy do roboty. Podejrzewam, że to będzie jakieś jedzenie, jakieś chodzenie po sklepach, obczajanie ogólnie, bo lotnisko we Frankfurcie jest wielkie. Więc od 4 rano do teraz, a jest godzina 8:45, minęło 4,5 godziny. Jest jeszcze stało 20, więc ogólnie jest okej, ale mogło być lepiej, już mogło być dalej. Natomiast teraz będzie taki chill. Pokażę Wam może jakieś małe zakamarki frankfurckiego lotniska. A przy okazji tu bardzo, bardzo potrzebuję już kawy. Na zasadzie rano nie piłam, a teraz bardzo jej potrzebuję, bo czuję się jak zombie. Ja tak w ogóle cały czas mówię my, jedziemy, robimy. A to dlatego, że jadę z chłopakiem, tylko nikomu nie mówcie. Taka tylko rada, jak właśnie jesteście na dużych lotniskach, to pamiętajcie, żeby koniecznie sprawdzić
jak daleko jest do waszego gate'u, bo naprawdę autentycznie to może być jakieś pół godziny nawet. Sprawdźcie najpierw, a potem sobie chodźcie właśnie na jakieś kawki czy coś. W ogóle zobaczcie, jaki długi jest ten korytarz. Wydaje mi się, że totalnie może to być, nie wiem, jakieś 400 metrów, pół kilometra może. Wow. W poszukiwaniu kawy zobaczcie, co tu jest. Strefa gamingu. I są tutaj telewizory, i są dwa pady, i można sobie grać. W ogóle hit. Są różne gry, bo tu jest Pac-Man. Tutaj jest coś jeszcze. W ogóle spoko, ziomeczek tutaj sobie grają w jakiś ten, chyba w nogę albo w koszykówkę. Więc hit. Ej, mega to jest fajne, jaram się. Ale wyczytaliśmy, że gdzieś tutaj w pobliżu jest maczek, więc kawa z maczka wjedzie po prostu grubo. Tylko to powinno być już gdzieś tutaj za rogiem, więc szukamy i kupujemy. A potem gramy pewnie, bo jeszcze 4 godziny. Nie! Nie! Czy wy to widzicie? Zrobię wam slow-mo zbliżenie, żebyście to zobaczyli. Tak, jest zamknięte. A szliśmy tutaj, nie ściemniam, około 20 minut, bo w zasadzie to jest już godzina 9:40, więc trochę czasu minęło. Czyli nie ma kawy z maczka, jest jeszcze, słuchajcie, Starbucks. Zupełnie innej strefy jakby, czyli musielibyśmy się wracać dokładnie do miejsca, z którego przylecieliśmy. Czyli to będzie kolejne 40 minut. Ale możliwe, że do Starbucksa to zrobię, po prostu nie. Nie wierzę w to, słuchajcie, po 25 minutach okazało się, że Starbucks jest jednak już za strefą kontroli paszportów, więc nie możemy się tam wrócić. Czyli najpierw jeden Mac był zamknięty, potem Starbucksa szukaliśmy, który w ogóle nie jest dostępny. Ale na szczęście znaleźliśmy Mac Cafe, które jest po prostu tutaj niedaleko, więc serio, 2 godziny na szukanie kawy to jest po prostu jakiś hit, to jest masakra. No i jest. I teraz extra shot kawy, więc perfekcyjnie. Jezu, jak dobrze jest się napić kawę, serio, po tylu godzinach. W końcu jesteśmy pod gate'em, więc mamy kupę jeszcze czasu, więc po prostu ja jak zwykle sobie popracuję. Jest taki workspace i tutaj możecie sobie ładować rzeczy podłączając do kontaktu. Możecie sobie tutaj ładować tak bezprzewodowo. Ja sobie tutaj już podłączyłam, zaraz sobie podłączę, żeby naładować telefon. I tutaj możecie sobie ładować rzeczy podłączając do kontaktu. Możecie sobie tutaj ładować tak bezprzewodowo. Mega to jest fajne stanowisko z widokiem na samoloty. Jedyny moment, kiedy można mieć bez maseczki. Najlepiej cały czas coś jeść, albo cały czas coś pić. Ale ogólnie nie robię tego, bo to jest mój pierwszy kęs od paru godzin. Ale jest to precel z zapiekanym serem. Okazało się, że na bilecie było napisane, że boarding jest 11:40, 2 godziny wcześniej, i zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe, ale jakaś tam pani w ogóle z informacji powiedziała, że musimy już przejść tutaj. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czy nas przestraszyła, ale musimy się jeszcze dowiadywać. No jest tutaj zupełnie pusto, to w teorii jest nasz gate, więc nie wiem, co się dzieje, ale pani nas przestraszyła i to tak, o, trzeba już iść, bo na bilecie jest napisane. Tyle, że mamy jeszcze 2 godziny do lotu, nie kumam. Tutaj jest napisane, że mamy boarding o 11:40, ale ogólnie odlot jest dopiero 13:40. No i mamy godzinę do odlotu i teraz zaczęło się coś takiego śmiesznego, dlatego że to nie jest boarding jeszcze, bo uwaga, jak się leci do Kostaryki, to trzeba mieć wykupione ubezpieczenie. W ogóle nie trzeba mieć testy na COVID, ale trzeba mieć wykupione ubezpieczenie na zasadzie, jak zachorujesz, to musicie stać być na to, żeby mieć leczenie w szpitalu. Więc ogólnie najpierw sprawdzał papiery i dopiero potem będzie boarding, przynajmniej z tego, co ja zrozumiałam, więc zobaczymy, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie przeżywałam. Już jestem po kontroli, trzeba było pokazać taki specjalny QR kod, który się samemu, gdyby tam trzeba wypełnić formularz, tam się jest zdrowym i tak dalej, i się dostaje taki QR kod, więc to trzeba było pokazać i trzeba właśnie też mieć ubezpieczenie. I teraz musimy poczekać, aż się zacznie boarding, więc taki update. W końcu po pierwsze hiszpański, a po drugie wołają nas na boarding, a mi tak wjechała, słuchajcie, kawa, że po prostu teraz stoję i tak. Z jednej strony jestem zmęczona, z drugiej kawa. Już stoimy tutaj w tej kolejce i stoimy, ale już jest coraz bliżej gate'u. I już chodzimy zaraz do samolotu, uwaga, piękny. Taki duży, nie wiem, czy widać, widać. Jednopiętrowe niestety, ale w nim spędzimy najbliższe 12 godzin. Here we go! No to są nasze miejscówki, więc będziemy tak sobie spędzać czas. Tutaj jak zwykle jest ekranik, żeby się nie nudzić. Jest też ładowarka, USB, jest wejście na słuchawki, więc wszystko jest. I ogólnie taka rada, jeżeli długo lecicie, to stójcie jak najdłużej się da, w sensie zanim usiądziecie, nie? Bo teraz będziemy 12 godzin lecieć, to ja dopóki się nie zacznie tak typu zapiąć pasy, to jak gdyby stoję. Bo szanuję każdą chwilę, kiedy mogę sobie postać, więc taki tip. No to czas start, w zasadzie lot start. Wznoszenie, normalnie lecimy, więc zrobię wam taki mały room tour.
tutaj. Tutaj pokazują mniej więcej ile godzin jeszcze zostało. Zostało 11 godzin, 13 minut. Tam na miejscu jest teraz 6.25, czyli jak dolecimy, to będzie noc. No i zostało nam tylko 5747 mil. No i jak zwykle, jak mamy taką rozrywkę pokładową, to są na przykład tutaj filmy, jakieś seriale telewizyjne, muzyka, audiobooki, podcasty. I w ogóle słuchajcie, to jest hit. Tego nigdy wcześniej nie widziałam. Wellbeing i jest na przykład yoga on a plane. Po prostu ja jestem w szoku, bo zastanawiam się, jak można robić jogę, w sensie co by to było i to na pewno sobie obejrzę później. Jak wiecie, już będę w tym stanie, że nie będę mogła wysiedzieć, to już będzie 9 godzina, już będę siedziała tak, a proszę, żeby coś się zmieniło, już chodzę do toalety, to będzie taka, żeby się po prostu przejść, żeby coś zrobić, więc wtedy właśnie sobie tą jogę odpalę, więc czekajcie na to, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaką jogę sobie można zrobić w samolocie. Mamy tutaj haczyk na jakieś ewentualnie, nie wiem, bluzę czy coś. Tutaj miejsce, tutaj sobie zostawiam telefon i właśnie tą kamerę. Tutaj mamy menu jedzenia, które będzie podawane. Tutaj sobie wzięłam swoją butelkę wody. Tutaj mamy też nasze wody, jak gdyby takie, które tutaj dostaliśmy. To jest mój plecaczek, który biorę ze sobą. Mamy jeszcze kocyk i jeszcze dodatkowo jest też poduszka. Po tej stronie można tutaj sobie rozłożyć fotel, jest taki przycisk. Tutaj otwiera się boczny panel, z którego można sobie wyjąć jakby taki, wiecie, stolik, na którym można potem tutaj sobie jeść, pić i tak dalej. Tutaj jeszcze jest taka torba, którą też fajnie wymyślili, że ona przy okazji zostaje jakby na później, czyli to jest taka, żeby nie wyrzucać, tylko żeby była do używania. Taka torba materiałowa, a tutaj w środku są rzeczy takie przydatne do lotu i to zaraz zobaczę, co tutaj dokładnie jest. Around the World Collection, można mieć tu Berlin, Frankfurt, Paryż, San Francisco i Nowy Jork. Pierwsza rzecz to szczoteczka i pasta. W ogóle hit, bo w trakcie jak wyciągałam te rzeczy z torby, to przyszło jedzenie wcześniej niż bym się spodziewała, więc najpierw pokażę wam jedzenie, a potem pokażę wam resztę zawartości torby. Tak sobie robię. Ja zamówiłam sobie wegańską wersję, dlatego że w normalnych było albo mleko, albo jajka i ja tego nie mogę jeść. Zwykle jem mięso, ale jakby teraz po prostu jedyną opcją była wegańska, tak żeby nie było ani mleka, ani jajek, więc uwaga. Mamy tutaj sałatkę z owocami. Tutaj jest dressing do tej sałatki, która się składa jakby tylko z sałaty. Dalej zamówiłam sobie kawę. Tutaj mam sok pomidorowy, bo ja w ogóle uwielbiam w samolocie pić sok pomidorowy. Normalnie w domu go nie kupuję, ale no, w samolocie jakoś mnie korci. Do tego mam jeszcze sól i pieprz. Tutaj jest taki chlebek fitness, a do niego jest margaryna. I tutaj mam jakiś posiłek, też wegański, więc to otworzę tutaj. Wygląda to całkiem fajnie. I to jest podane jako lunch. Taki, no, prawie obiad, ale taki troszeczkę lżejszy może. Więc to sobie teraz będę szamała w sztućce. Sprawdźmy to. Warzywka. Co to w ogóle jest? To jest tofu, czyli to jest jakby taki pomidorowy sos z tofu. Dobry, na ostro, lubię. Dalej kukurydza. Bardziej słodka, nie najgorsza. I warzywka. Dobra, grillowane warzywa to jest to. Więc to jest pyszotka. Sprawdźmy kawę. Tutto bene. Trochę pieprzu. O, więcej soli by się przydało, ale ogólnie dobre. Ja dopiero zaczęłam, a tu wszystko prawie zjedzone. To jest życie youtubera, zanim jak gdyby już inni kończą, a ja dopiero zaczynam. Tak to naprawdę wygląda. Czas na sałatkę, która składa się z samej sałaty, ale jest sporo dressingu, więc powinna być dobra. Dressing ratuje sytuację. No i zjedzone. Ogólnie uważam, że te momenty, kiedy dostaje się posiłki w samolocie, to są najlepsze momenty podróży. Jedyna rzecz, która mi jeszcze została, to właśnie ta sałatka owocowa, tutaj resztę już jest wszamana, pięknie. A no dobra, jeszcze chlebek, bo ogólnie to się najadłam tym i tym i sokiem, więc całkiem nieźle. Krzywiemy dalej i mamy refreshing towel. Czyli taki po prostu mokrą chusteczkę od nas, a nie wiem, czy do twarzy, do rąk, ogólnie żeby się odświeżyć w trakcie 12-godzinnego lodu. Mamy tu coś miękkiego i... O! Są to skarpety. Kolejna rzecz to... O! To jest bardzo przydatna rzecz, czyli zatyczki do uszu. I została ostatnia rzecz, opaska na oczy.
też bardzo fajne. I tutaj w ogóle jest taki fajny feature na nos, że rzeczywiście zabezpiecza, żeby światło nie wpadało. Uważam, że to w ogóle, czyli to jest komplet idealny na podróż. Po jedzeniu, jeżeli jesteście jacyś bardzo, bardzo śpiący, to polecam oglądać filmy. Ale taki tip też, jeżeli na przykład na Netflixie oglądacie coś konkretnego, jakiś serial albo film, to możecie sobie pobrać to na telefon i oglądać. Jedynym minusem jest to, że jakby rozrywka pokładowa ma ekran takiej wielkości, a Netflixik ma ekran takiej wielkości, no chyba, że macie jakiś tablet albo coś takiego, bo na komputer nie można pobierać Netflixa, więc ogólnie tak wygląda nasze kino pokładowe tutaj, proszę bardzo, mega wielkie versus to, no ale trudno, tutaj nie ma takich fajnych filmów jak na przykład. Do destynacji zostało tylko 7,5 godziny, jej, już jesteśmy coraz dalej. I w ogóle poszliśmy teraz jeszcze po szamę na koniec samolotu, żeby dodatkowo sobie coś zjeść. Ogólnie to w tym momencie jesteśmy w podróży jakieś 14,5 godziny, czyli już jesteśmy gdyby ponad połowie i na razie jest okej. Okay. W sensie jest spoko, nie wiem kiedy dojdzie do mnie takie, że umieram, już nie chcę być w podróży, ale na razie jest naprawdę git, więc jestem w szoku, ale trzymajcie się ze mną. Może się to zmienić. Jesteśmy, jak widzicie, w połowie lotu i czuję, że to jest czas na jogę w samolocie. Serio, tak się zasiedziałam, tak się zastałam, że klikam w to well-being yoga on a plane volume 2. Pół godziny, o kurczę, dobra, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ogóle. Struszanie głową, przód i w tył, dalej. No i ruszali głową na boki. No słuchajcie, jak na razie to przez 8 minut ona robiła tylko ruchy głową i teraz są takie kółka ramionami. Nadal pokazuję kółka ramionami, ja wam będę tutaj prezentować, co ona pokazuje, więc mamy kółka ramionami. Teraz palce, słuchajcie, czyli ona robi tak. Patrzcie, co się dzieje, joga w samolocie, ruszamy palcami. Ale co z nogami, jak co z nogami dalej? Tutaj większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić, chyba się siedzi w klasie biznes, ma się mnóstwo miejsca. Zobaczcie, nawet w tym premium economy nie jest aż tak dużo, żeby się tak schylić, więc no nie wiem, czy to się da. No ale w każdym razie, podciąganie nóg i ruszanie kolanem. Ruszanie kolanem to potrafię, patrzcie, ale się odświniłam. No dobra, trudno, to są dresy wyjazdowe. No cóż, za dużo się nie da zrobić w samolocie, jeżeli chodzi o jogę, ale ogólnie ja polecam ogólnie wstawać. Jak gdyby wstawać i chodzić, kiedy tylko macie możliwość, najlepiej na koniec samolotu, bo w ogóle taki tip. Tam często, nie dość, że jest picie, to jeszcze czasami jest jedzenie. Szczególnie jak są takie długie loty, to możecie właśnie sobie wyczaić. I bardzo ważna rzecz, słuchajcie, pijcie dużo wody. Na zasadzie podobno się powinno pić szklankę na godzinę lotu. Więc na 12 godzin lotu 12 szklanek, czyli 6 litrów wody. 6 litrów wody? Nie, co ja gadam? 3 litry wody. Aga i matematyka. To jest moja podręczna samolotowa kosmetyczka i tutaj trzymam moje kosmetyki, takie właśnie esencjonalne w podróży samolotem. Tu jest i pielęgnacja, i jakieś tam mycie, jakieś mgiełki nawilżające, filtry, jakieś takie podstawowe leki i tak dalej. Jest całkiem spora, ale naprawdę mieści się dużo rzeczy. I zacznę sobie chyba od czegoś takiego. Potrójna maska w płachcie, to znaczy ma trzy kroki, bo jeden to jest jak gdyby oczyszczanie twarzy, drugi to jest właśnie maska w płachcie i trzeci krok to jest taki nawilżający żel, czyli to jest super właśnie w podróży, żeby nie brać różnych trzech rzeczy, tylko macie to wszystko w jednym jakby papierku. Wyglądam jak debil, czuję się jak debil, ale mam nadzieję, że to będzie działać, więc 15 minut relaksu i potem lecimy dalej. No i minęło tak 15 minut już i bardzo szybko wysycha ta maseczka, więc czas ją zdjąć. Jeszcze mi się nie zdarzyło, że mi się tak maseczka porwała, o co chodzi? Balancing żel. Szczerze mówiąc, wolałabym, żeby to było coś bardziej nawilżającego, bo to rzeczywiście ma po prostu formę żelu i nie mam tutaj teraz lusterka, więc... To jest coś bardzo dziwnego, jak gdyby nie wiem, co się dzieje, ale widzicie to? Ja to czuję pod palcami, jak to by się w ogóle nie rozkładało. Fuuu!
Widzicie to? O! Nie, muszę to ściągnąć ze skóry, bo tu się coś dzieje bardzo dziwnego. Wezmę coś takiego, bo to przynajmniej z nami wiem, że to będzie działało. Nie mam lusterka, zgapię się na bok. To serum znam i lubię. Polecam. No, ale coś jest. Nawilżenie. No i definitywnie czuję teraz nawilżenie. Nie zmienia to faktu, że niestety tu czuję pod palcem, że mi coś wyskoczyło. Tu mi coś wyskoczyło. Ogólnie noszenie maseczki cały dzień jest obrzydliwe. I jakby skóra tego bardzo nie lubi, więc będę się pewnie po tym leczyć przez parę następnych dni. Ale przynajmniej nawilżyłam skórę, że nie jest wysuszona i piję wodę. Już tylko niecałe 5,5 godziny. Okazało się, słuchajcie, że to, co miało być jedzeniem takim konkretnym, to już wam pokazuję. Dostaliśmy batona. Poszliśmy znowu na tył samolotu i ja wzięłam jakby takie danie dodatkowe, no bo już jestem bardzo głodna, bo ja w ogóle nie spałam, a tutaj jednak ludzie spali, więc smakałam z pomidorami, właśnie sałatka. Więc będę to zjadł. Pojedzone i wydaje mi się, że to może być czas na spanko. W teorii na miejscu jest 13, więc nie powinniśmy nie wyjść spać, ale wydaje mi się, że jak się jest podróży 24 godziny, to i tak się pójdzie spać. Nieważne ile by się spało, do końca mamy 4,5 godziny, coś do końca lotu, więc i tak nie pośpimy więcej niż 3 godziny, więc wydaje mi się, że jak się będzie czuło śpiąco, to warto spać. O kurczę, jak już blisko jesteśmy. Patrzcie, to była cała droga i już jesteśmy tu. A tak by the way, to I woke up like this. Już zostały niecałe 2 godziny do lądowania, to już jest tak, okej, spoko, za pół godziny podadzą ostatnie żarełko. No i potem już tylko się siedzi i jakby się czeka tak na zasadzie, okej, jakby jest już w miarę blisko, ale jeszcze nie tak blisko, żeby wychodzić. Powiem tylko tyle, szama wjechała. Już wam pokazuję, co mam tutaj. Spójrzcie, jaka przepiękna sałatka owocowa. Nice, serio, fajnie to wygląda. Tutaj znowu jest ten fitness chlebek z margaryną, sok pomarańczowy, kawę, curry z... ale zaparowało. Curry z ryżem, szpinak, ryż i warzywka znowu. Podejrzewam, że to będzie bardzo dobre. Została już tylko godzina do przylotu, ale jakby co, to jeszcze nie będzie koniec naszej podróży, bo jeszcze potem będzie jakieś 5 godzin samochodem, więc jakby jeszcze to nie jest to. Ale w tym czasie, w takim razie jeszcze przed przylotem, skorzystam znowu z mojej cudownej kosmetyczki i jak gdyby przygotuję moją japę na wyjście do ludzi i może włosy też. Ale najpierw ząbki. Zostało pół godziny, dosłownie pół godziny do lądowania, a ja jestem piękna i gotowa na nowe przygody. Też jak wylądujemy, to podobno pada. Ogólnie będzie padało dużo na naszym wyjeździe i będzie już ciemno. Ale i tak pokażę wam resztę drogi. Właśnie wylądowaliśmy, na zewnątrz już robi się ciemno i teraz tylko odebrać bagaże, a potem w drogę samochodem. Welcome to Costa Rica! To jest zawsze najbardziej stresujące, znaczy po tym jak cię sprawdzają na kontroli paszportowej, zawsze człowiek ma nadzieję, że będzie. Mamy wszystkie walizki, więc czas ruszać w drogę. Tutaj zaraz na lotnisku jest taka knajpka właśnie, na której jest ten uroczy leniwiec z takim typowym śniadaniem kostarykańskim, więc po prostu nie mogę się doczekać leniwców. Takich na żywo, bo podejrzewam, że uda nam się jakieś zobaczyć, a teraz właśnie czekamy jeszcze na transport. Udało się, chyba niecałą godzinę czekaliśmy. Teraz 5 godzin takim autobusikiem, już wam pokazuję, zrobię wam bus tour. To jest plecaczek, tutaj woda, tutaj jest, proszę bardzo, jedno siedzenie, tutaj jest drugie siedzenie, tam są nasze walizki i ogólnie tak sobie jedziemy. Ja sobie świecę tutaj telefonem, proszę bardzo. I mamy godzinę lokalną. 19:09. I w ogóle wydaje mi się, że mój plan na tą podróż to będzie raczej spanie, dlatego że tutaj na zewnątrz za dużo nie widać, no i długa droga nas czeka. Po drodze zatrzymaliśmy się w takiej knajpie, taki bar przydrożny i przy okazji jest też za mną szama słodka, słona, więc takie chipsiory, przekąski. No więc zostało nam jeszcze 4 godziny ogólnie, to pan stwierdził, że po prostu musi zjeść obiad i co, rozumiem, ale ja wam w tym czasie pokażę, co tutaj jest. Są tutaj takie bardziej słodkie przekąski,
Tutaj są empanady, czyli takie jakby trochę pierożki słodkie z ananasem. Oni w ogóle lubią bardzo takie, wiecie, kolorowe słodkości. Tam jest tego jeszcze więcej. A to jest w ogóle nasz busik. Proszę bardzo, jaki piękny. Jak widzicie, drogi są tutaj bardzo wyboiste, ale tego się spodziewałam. Ogólnie wyobraźcie sobie, że już jesteśmy niecałe 5 km przed celem. Już można powiedzieć, że prawie jesteśmy. Okazało się, że ja coś źle policzyłam, bo teraz jak sobie tak myślę, ile mniej więcej minęło czasu, to nie minęły 24 godziny, albo trochę ponad, tylko minęło ponad 29. Ja po prostu źle to obliczyłam, co oczywiście było do przewidzenia, więc to jest prawie tak samo długa podróż, jak do Mozambiku, jak leciałam z Harem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Już nie mogę się doczekać, kiedy w końcu legnę się w łóżku. Dotarliśmy i słuchajcie, nie wierzę w to, co widzę, bo dosłownie pod naszym domem jest skate park. I ja pamiętam, że myślałam, czy wziąć wrotki, ale powiedziałam sobie, nie wezmę wrotek, bo na pewno nie ma gdzie jeździć. I co to jest? To jest po prostu skate park. I po prostu tak żałuję teraz. Cześć ptaszku, nie krzycz na mnie. Masakra. No i obudziliśmy się rano, słonko świeci, 27 stopni, jest pięknie, więc dziękuję, że byliście ze mną w tej mega długiej podróży i teraz przez następne półtora miesiąca będą się pojawiały filmy właśnie z Kostaryki, w środę na kanale Vlog, w piątki na kanale Beauty, więc do zobaczenia, widzimy się w tych pięknych okolicznościach przyrody. I pa, pa!